Witam wszystkich w imieniu redakcji ArchEdge.pl. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować grę ArchEdge, jak i rosyjskiego klienta. Dlaczego rosyjskiego klienta? Dlatego, że w tej chwili trwają bety w Rosji i z tego co wiemy, część osób ma małe problemy z tym językiem, więc chcieliśmy mu troszeczkę pomóc. Omówimy parę rzeczy w tym celu. Pominiemy te najprostsze rzeczy, które każdy wie. Zacznijmy od... na dole są takie dwa paseczki. Jeden na samym dole, to na pewno każdy wie, że to jest ilość naszego tam doświadczenia. W tej chwili jest 0%, bo postać dopiero co stworzyłem. A drugi jest paseczek krótszy, tak? To są nasze punkty pracy. Co to są te punkty pracy i do czego służą? Służą one przede wszystkim do craftu i gatheringu, czyli jeżeli chcemy zostać górnikiem, kopać skałki, zająć się hodowlą świnek, owiec, zostać alchemikiem, kowalem, czy kim jeszcze tam gra oferuje, no one są nam potrzebne. One regenerują się 5 punktów pracy co 5 minut, bez względu na to, czy jesteśmy online, czy offline, i one są wspólne na całe konto. Obojętnie, czy teraz się przeloguję na moją inną postać, będę miał tyle samo punktów pracy, tak? I czy zużyję na tej postaci, to równie dobrze będą zużyte na tej drugiej postaci. Jedni mówią, że to jest dobre rozwiązanie, inni, że nie. Dla mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Przynajmniej nie zmusza to ludzi do tego, żeby levelowali po 5-6 altów, żeby robić wszystkich crafterów, gatherów. Jest to liczba w jakiś tam sposób ograniczona. Ta sama liczba tych punktów powoduje, że rynek nie jest zawalany przez itemy. I przez to są troszeczkę, no, miejmy nadzieję, że gospodarka będzie korzystać na tym, że nie będzie zawalana itemami. Tak samo z gatheringu czy z craftingu, tak? Bo nawet boty są ograniczone do tego, że mają ilość ograniczoną tych liczb punktów, czyli nikt nie postawi bota na 24 godziny, żeby non-stop kopał. Druga, kolejna jest kwestia, no jest to free to play. Można robić questy i tam jeszcze inne rzeczy, które gra oferuje, jak PvP, aczkolwiek no, na koncie free to play te punkty pracy się nie odnawiają. Więc żeby odnawiały się te punkty pracy, musimy kupić konto premium. Jeżeli chodzi o Rosję, no to tam w przeliczeniu ma ono wynosić około 30-40 zł na nasze. W tej chwili jest close beta, więc wydawca gry każdemu dał wystarczającą ilość kryształów, za które się kupuje konto premium, żeby starczyło na 90 dni. Tutaj w tej zakładeczce, w tej ikonce tutaj klikamy i tutaj mamy pierwszą zakładkę, która informuje nam, co daje konto polskie. Większe doświadczenie, większa ilość doświadczenia, większy rate dropu. A w drugiej zakładce to właśnie wykupujemy. Na jeden dzień możemy wykupić na 30 dni i 90 dni. I oczywiście już nie mam tych kryształków, bo już wykupiłem, moje punkty pracy się odnawiają. No, czyli ogólnie, jeżeli ktoś chce zająć się craftingiem, gatingiem, to musi mieć to konto bipowskie. Kolejna zakładka, tutaj obok, jest to item shop. W pierwszej zakładce są wszystkie itemy, następne są posegregowane stroje, które w sumie poza wyglądem nic nam nie dają, miksturki, które są, dzięki którym możemy robić loga na naszych pelerynkach, żaglach, i strój dla monta na 30 level. Czyli jak widzimy, no nic takiego, co by dało przewagę w endgame'ie. No jeszcze są właśnie też lotnie, które też w sumie są na 30 level. Więc jak na razie gra nie zapowiada się, żeby była pay to win. Z takich kolejnych rzeczy, które chciałbym omówić, to właśnie postać nasza, tak? Pomijmy sobie tutaj nasze itemki. Znaczy przejdźmy tutaj do tej zakładki. To są takie pierwsza ta opcja, którą widzimy. Tutaj nabijamy sobie punkt honoru. Je nabijamy za zabijanie ludzi z przeciwnej frakcji, zanim możemy później kupować bronię na PvP czy monty. Druga statystyka to jest właśnie punkty, reputacja rzemieślnika. Je dostajemy, jeżeli rozwijamy crafty, gatheringi,
Za nie też możemy tam jakieś monty kupować, przykładowo z innych ras, tak? Jeżeli podoba nam się mąc innej rasy, to tam widziałem, że można kupić właśnie za to monta, znaczy za te punkty tego monta, czy to w sumie co można, więcej tam rzeczy kupować, jeszcze się nie przyglądałem. Jeżeli ma tutaj dwóch w sumie dwóch statystyk, które się pewnie później pojawią, jest to punkty przestępstw. W momencie, kiedy okradamy innych, czy zabijamy, i reputacja przestępstw, tak? Gdy nabijemy właśnie tej reputacji przestępstw do 50, trafiamy do więzienia. A to niżej, jeżeli w sumie nabijemy do 3000, no to zostajemy piratami. Aczkolwiek no, jest trochę dużo do mówienia o tym, jest to na naszym fansajcie i w tej chwili pominę ten aspekt, bo nam czasu zabraknie. Następny to jest, jak widzimy, atak zwarciu, atak dystansowy. Tutaj mamy siłę czarów, obrona i nasza odporność na magiczny damage. Poniżej kolejne statystyki, jak widzimy, to siła, inteligencja, dexterity, zręczność, czyli siła woli, willpower i endurance. W sumie taka rada, że tak naprawdę, jeżeli takie pojedyncze wyrazy ktoś nie wie, co znaczą, to w łatwy sposób można w Google Translatorze uruchomić interaktywną klawiaturkę i sobie najpierw można sobie przepisać na przykład na karteczkę, na kartkę, następnie z kartki sobie tam można w Google Translatorze wpisać na rosyjskiej klawiaturze taki wyraz i nam ładnie przetłumaczy na polski czy angielski, tak jak tam chce. Tak samo właśnie przy broni, są statystyki, gdy się jak ludzie się zastanawiał, no to w łatwy sposób sobie może w taki parę sekund na dłuższą sprawę sobie przetłumaczyć. Czy ostatnie statystyki, jak ktoś się domyśla, no to jest poruszanie się, następne szybkość rzucania czarów i szybkość używania skilli. W tej grze na dobrą sprawę właśnie każdy może nosić, mag może nosić heavy, wojownik może nosić kloty, kto chce. Z tą różnicą, że heavy daje właśnie minus do poruszania się, daje większą odporność. Ledery, set cały lederów daje bonus do melee damage'u, a klotowe dają bonus do właśnie magicznego damage'u. Aczkolwiek no, często się spotyka, że ktoś woli większą przeżywalność i się spotyka magów biegających w heavy czy nad healerów. Przechodząc dalej, no to wiadomo, to jest plecak. Podniemy to. Quest lock. Nie mam w tej chwili questów, więc nie widać. Questy do zrobienia, wykonane questy. Następna zakładka z limieczykami. No to są nasze drzewka. W tej chwili mam jedno drzewko. Drzewko jedno się wybiera na początku przy tworzeniu postaci. Następne drzewko się wybiera na 5 poziomie, następne na 10 poziomie. Dokładnie te drzewka są. Bo tak widzę, kogoś może przerazić, tak? Dużo opisy po rosyjsku i to w jakich będę te skille wybierał. No to na naszej stronie arkadzone.pl jest kalkulator przygotowany właśnie taki jak tutaj widać te wszystkie skille. Przetłumaczony na język polski, więc ze spokojem każdy może się tym zapoznać. Następna zakładka, no to są ogólne skille, które praktycznie każdy ma. Pierwsza to jest, tak tutaj na tym paseczku widać, to jest teleport do miejsca, gdzie się zbindujemy. Co jakiś czas w jakichś osadach będziemy widzieć duże książki na kolumnach, do niej możemy się podejść, przypisać i wtedy co 30 minut możemy się tam teleportować za darmo. Tutaj takie skille to będziemy mieli później jak lotnie. Czyli właśnie sięganie plecaka, to się używa przy handlu. Skille pasywne danej rasy. Emotki. Tutaj ma, jakby ktoś chciał sobie bawić się, używać, no to... Tutaj są rozwój naszego craftingu, naszych gatheringów. Każdy punkt wydany w danym gatheringu, craftingu tutaj to jest jeden punkt tutaj w tym właśnie danym craftingu, gatheringu, który wykonujemy. W sumie do
jeżeli bijemy 10 tysięcy punkcików, możemy zrobić upgrade do następnego levelu. Możemy tak do 5 leveli podnosić. W sumie do 10 tysięcy możemy każdy crafting podbić. Aczkolwiek do wyższych leveli możemy tylko 5 craftingów lub gatheringów rozwinąć. Przejdźmy do następnej zakładki. No, tutaj jest następna zakładka, to jest mapa. Możemy też uruchomić przy M. I tutaj są właśnie... Klikając, mamy dwie opcje, tak? Możemy ją uruchomić pod O lub P. Drugą opcję, kim O, to są właśnie... co możemy tu sobie sprawdzić, co w danym craftingu możemy zrobić. Przykładowo klikając sobie tutaj na heavy, weźmiemy pierwszy item, jest to hełm. Tutaj na środku widzimy to, co możemy wykrafcić. Na dole jest item, które crafcimy, tak? A do góry, co z tego itemu możemy dalej wykrafcić. Aczkolwiek mi się wydaje, że to też może zostawimy na inną sprawę, dokładne omówienie, bo jest tego dużo. Klikając od P, to są zakładki na zakładki publicznych farm. Ogólnie w tej grze jest tak, że możemy wziąć nasionko i posadzić w dowolnym miejscu. Mogę pobiegnąć sobie, tutaj sobie posadzić i będzie sobie rosło. Z tą różnicą, że to może każdy sobie to ściąć. Oczywiście mu się nabiją punkty tam, punkty właśnie przestępstw, że ukradł nam. No aczkolwiek raczej mało kto się tym tutaj przejmuje. Więc jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nam ukradł czegoś, to właśnie jest do dyspozycji taka opcja jak publiczne farmy. Oczywiście później się dorobimy własnych farm, które są też ograniczone ilość tych farm, ale do tej pory możemy korzystać z publicznych. I są cztery zakładki dotyczące właśnie drzew, hodowli, roślin, gdzie możemy dokładnie sobie sprawdzić, gdzie, na jakiej farmie, co nam rośnie i w jakim czasie nam urośnie. Następna zakładka, rączki. No, pierwsza zakładka to dotyczy gildii. Na tą postacią nie jestem w żadnej gildii, więc jest wyłączona. Następna właśnie on dotyczy rajdu. Partia może się składać 5 osób i grupa rajdowa się składa, może składać się z 10 takich party. Ostatnia zakładka to jest rodzina. Oprócz tego, że należymy do gildii, możemy należeć do rodziny. Rodziny mogą się składać z 7 osób. Co nam dają rodziny? Ogólnie właśnie do każdej farmy, którą będziemy posiadać, do naszego domku, którego będziemy posiadać, ustawiamy dostęp, tak? Możemy ustawić dostęp, że my mamy tego dostęp, rodzina, gildia lub wszyscy, nie? To jest na serwerze, niech ten mogą sobie tam wejść i sobie z tego korzystać. Więc oprócz tego, że należymy do gildii, możemy sobie jakąś grupą osób zaplanować, że razem budujemy domek, razem tam coś hodujemy, uprawiamy i możemy sobie właśnie taką rodzinę stworzyć i ustawić sobie, że tylko oni mają tam dostęp. Tutaj właśnie są, że tak powiem, jeżeli właśnie kupimy jakieś rzeczy na jednym shopie, to tutaj się nam pojawiają. I w sumie z takich jeszcze ważniejszych rzeczy to menu. Menu równie dobrze można włączyć escape'em, wylogować się całkowicie, tutaj wylogować się do wyboru postaci. I tutaj mamy opcję. Wiadomo, że każdy z nas ma różne komputery i każdy to musi sobie dostosować różne opcje. No jest tego dużo, jest po rosyjsku, jeden z was może mieć z tym problemy. Aczkolwiek wszystkie te opcje są opisane na naszej stronce archeon.pl. Też się powinien pojawić, postaram się, żeby się pojawił link tutaj. Z takich rzeczy, co tu jeszcze jest, o, w sumie jeszcze nie mówiąc, na przykład taki paseczek może się zastanawiać, możecie się zastanawiać, co on daje, tak? Aczkolwiek to jest właśnie pory dnia i nocy. Jest coś takiego właśnie tutaj w tej grze. W tej chwili jest dzień. Słoneczko powoli będzie sobie zachodzić, będzie wtedy noc, tak? No w sumie już niedługo, jest 17:25 in-game.
Więc jest coś takiego to jak pory dnia i nocy. Jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście, żeby wam umówić, to zachęcam właśnie, żebyście w komentarzach o tym napisali, a my postaramy się w następnym filmiku przedstawić te rzeczy. Aczkolwiek też zapraszamy na arkazona.pl. Jest tam bardzo dużo informacji przetłumaczonych. Jeszcze w sumie dla tych, którzy grali, może jeszcze grają na koreańskich serwerach, to samo dla tych, którzy grają też na rosyjskich serwerach. Jest tam bardzo dużo rzeczy takich właśnie podstawowych, czy bardziej zamysłowych, przetłumaczonych, parę questów, nawet takich trudniejszych. Jak zrobić własnego stracha i raczej stracha, tak, my już śmiertelnie tak nazywamy potocznie na swoje te plantacje i ogródki, dlatego że w samym centrum zawsze strach taki stoi. Więc dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do komentowania i pisania, co was jeszcze by interesowało.